zespołu. Chciałem tylko jedną powiedzieć, że w momencie, kiedy będzie już po przetargu, będziemy rekonstruować tą listę zadań remontowych w zależności od tego, ile będzie środków. I tutaj mogą być zmiany, od razu mówię. Zgodnie z tym, że może na wszystko nie wystarczyć pieniędzy. Mam nadzieję, że na większość powinno wystarczyć. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów szkół podstawowych przedszkoli w roku 2013. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu przyjęto autopoprawkę. Zmiany projektu uchwały zostały zapisane w druku 225A. Proszę sprawdzić, czy macie Państwo ten druk, który został Państwu przekazany. Tak jak na poprzedniej uchwale, należy wyodrębnić zadania inwestycyjne oraz zadania remontowe. Zmianie uległy zapisy zadań dla dostosowania wymogów budżetowych, podziału inwestycja i remont oraz niektóre zakresy zadań. Na przykład 101, przedszkola 142. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, nazwa zadania jest tutaj o tyle ważna, że może być potraktowana jako inwestycja. Każda z inwestycji musi spełniać pewne kryteria. Tutaj co jest zaproponowane do zadań inwestycyjnych? Utworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Tak naprawdę było adaptacja pomieszczeń. Proponowało ZEO, żebyśmy taki zapis zrobili. Ja się do tego dostosowałem. W tym momencie jest to zadanie inwestycyjne, czyli zwiększa nam ten współczynnik, który mamy w dzielnicy. Czyli daje nam możliwość, że w momencie, kiedy... To jest ważna rzecz, o której nie powiedziałem po spotkaniu ze skarbnikiem. Że w momencie, kiedy, tak jak mówię, mamy w Zygicie środki na zadaniach inwestycyjnych i chcemy przenieść je na remonty bieżące, bo część z naszych zadań w remontach bieżących jest, to wtedy mając gdzie indziej zadania inwestycyjne, będziemy mogli pokazać, że w sumie nasza dzielnica ma 35% dalej na inwestycjach, czyli jest bezpieczne przenoszenie i skarbnik do tego nie miał uwag. Także myślę, że to jest duży argument. Tutaj dwie szkoły mamy, 86-92, właśnie z utworzeniem miejsc do zabaw, patrz, adaptacja pomieszczeń po byłych mieszkaniach. Szkoła 82, wymiana stolarki okiennej i modernizacja centralnego ogrzewania po szkole 120. Pozostałe kwoty, pozostałe zadania są to zadania remontowe i nie będą zaliczały się do puli środków inwestycyjnych. Otwieram dyskusję na ten temat. Bardzo proszę. Kto chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę, a więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Czy wszyscy brali udział w głosowaniu? Tak, dziękuję. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów szkół podstawowych przedszkoli w roku 2013.